Kurczę, Paki TV. Ja jeszcze wam zajmę sekundkę przed odcinkiem, czas na informacje. Do odcinka drugiego doszły napisy. Właśnie możecie już się spodziewać, że zaczną dochodzić powoli do filmów. Tutaj wam pokażę zdjęcie z rozmowy z Alfą. No niestety tutaj muszę niektóre rzeczy zacenzurować, bo się nieźle wnerwił chłopak. No, mu się nie dziwię, jak co chwilę usuwają mu wersję roboczą. No wiecie. I tak. Druga rzecz. Zaczynamy ulepszać sprzęt. Ja z mecenasem kupiliśmy właśnie nowy mikrofon. To będzie Zalman ZM Mix 1, jak widać na zdjęciu. Polecany, dość tani. Zobaczymy, jak wyjdzie w praniu. Również Staldel ulepsza swój sprzęt. Niedługo pojawią się w ogóle live'y, bo w ogóle musiał go oddać do informatyka, żeby mu tam wszystko ponaprawiał i tak dalej. Wiecie, o co chodzi. Bo akurat tym nie mógł się zająć. Kolejna część informacji zadowoli już fanów SAO. Niedługo będzie, dokładniej za 20 dni, 19 godzin, 23 minuty i 16 sekund będzie premierowy odcinek Sword Art Online Alternative GGO. Więc jeżeli ktoś nie wiedział, to informuję. A teraz ostatnia rzecz. Zrypał mi się mikrofon, więc nagrywam ten kawałek jeszcze raz. Prezes zaczął produkować grę. Mam nadzieję, że będzie fajna. Premiera podejrzana. Właśnie. Prawdopodobna poprawka. I nie będę wam dłużej zajmował czasu. Zaczynamy odcinek. Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Szlagier z Rzepaków TV. Ze mną jest Arfa, alias Alfa, tak przynajmniej nazywana przez rzepaki nasze. I zaczynamy. W ogóle teraz zrobimy coś, że ostatnio ciągle ja zmieniałem strój sam, więc teraz... My damy jej. Zobaczymy, co wybierze. Dobra. Sama wybrała. Nie będę zmieniał. Myszkę przesunę. I ogólnie mamy ostatni dungeon do roboty. W ogóle nie. Musimy jeszcze sprawdzić, jak ja mam mało czasu ogólnie, więc trzeba akurat się spieszyć. Bo postanowiłem nagrać to przed szkołą. Już dawno nie grałem. Karabinu nie mamy nadal. To jestem trochę zawiedziony. Może nam drobnie z bossa. Najnowszego, bo zauważyłem parę rzeczy. O! Tego nie wiedziałem. O tym nie wiedziałem, po prostu tak podeszłem i zauważyłem. Coraz bardziej się dowiaduję o tej grze. Nowych rzeczy. Nie, zrobimy tak. Obojętnie, gdzie pójdziemy. O cholera. O. Nie mogę tu... Dobra. Mogę tu od razu. Czekajcie, popiję sobie coś. Ogólnie jest 7:27. Jeżeli ktoś by chciał wiedzieć. I lecimy do Remnant.
to oglądał najnowszy film kinowy No Game No Life. Moim zdaniem, choć seria jest dość taka, no kto oglądał wie. Ale ten film się nieźle wyróżnia na punkcie tego. Dobra. Naprawdę, jak tam w serii było tyle podtekstów, że aż trochę można było się nimi udławić wręcz, to w filmie kinowym był tylko jeden, ale za to fabuła taka dobra. Tak znakomita. Kurde. Nie widzę Hama, no. Nie wiem, co jest gorsze, te skorpiony, które są tanki, czy te pszczoły, które tak latają, że nie można je czasami trafić. O, jesteśmy na miejscu. W ogóle przepraszam za mikro najszybciej. Próbowałem trochę je ustawić jeszcze w miarę, ale mało czasu, a potrzebuję jak najszybciej odcinek, bo później nie będę miał jak nadążać. I dobra, snajper już. O, ty chamie. No. O. Ciągniemy po nich. O, wybuchowy. Był. Jakby w nas wleciał, to by było słabo. W ogóle szykujcie się na live'a 12-godzinnego. Prezes ma robić. A to co to jest? To się zbugowało, czy co? Nie wiem, z tego co mi się wydaje, nie mogę zbierać. Chyba że... Nie, nie mam tego. Nie wiem, coś się musiało zbugować. O, zdychaj! Nie wiecie, jak trudno celować. Ale znowu zrobiłem ten głupi błąd i nie wziąłem kuli leczniczej. Chyba że mam, ale... Moment. I tak miecza nie używam. Chyba mam właśnie w Byrkonie. Tu są gadżety. Dobra, nie, moment, na razie im pomóżmy. Cholera. O, skrzyneczka! Najsik. I po oczach, dobrze. A standardowe kable robota dostaliśmy, nie wiem po co. Dobra. Jest kula lecznicza, dobra. Szlak nie ten klawisz. Już trochę zapomniałem jak się gra, bo gram rzadko. Dobra. No, tu dwa pokoje. Hakken!
Szlak, szlak, szlak! Oga! Teraz będzie ciężko. O nie! Dobrze, że trochę amunicji sobie piłem, bo by było słabo. Oj! Nie! To jest minigun. Z tego co mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Oj, chyba dobrze mi się zdaje. No. O. Wiecie co? Zrobimy inaczej. Gdzie jest ten? Zdychaj. Czy mi się zdaje, czy on zmienił broń? Nie, masz sobie na odcinku zerknę. Nie! Giń! A on chyba przeładowuje. Dobra. I w ogóle co jest z arfą, bo ją nie widzę. A dobra, z tyłu gdzieś jest. W ogóle mam dobrą wiadomość, rzepaki. Alfa będzie znowu tłumaczył. Cholera, trzeba się ukryć. Będzie znowu tłumaczył, ma czas. Ja bym mógł przetłumaczyć, ale mam za mało czasu. Ogólnie w tygodniu to ja siadam gdzieś do komputera, nie wiem, na godzinę i tylko do lekcji. Nic więcej. Może jeszcze tam wrzucę odcinek i tyle. Ale to nie muszę w ogóle patrzeć, ani nic przy nim robić. I jest. Drop jest nasz. Co dostaliśmy? Za daleko się poruszam. Ciągle zapominam, że pierwszej broni nie mogę. Lupus jakiś. Pierwszy słyszę. Mam amunicję do niego? A, to takie jakby MK. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, trzeba to zmienić, bo jak wejdziemy do walki z bossem, to będzie słabo. Szlak nie zmieniłem. Kurde, piekarnik mi znowu hałasuje, jak zwykle. Czaj. Co? No, i to mi się podoba! Tylko amunicję trzeba zdobyć. W następnym odcinku sprawdzimy moją nową kosiarkę. Jeżeli się uda. Co za mnie idiota? Ciągle to zapominam! Cholera! Która to w ogóle godzina? O, cholera. Coraz mniej czasu. Nie. W Dark Soulsach już bym nie żył. Nie pytajcie się, co ja zrobiłem, proszę was. W ogóle co to jest? A. Trochę za dużo tutaj usprawnień, bym powiedział, takich ułatwień do gry dali. Nadal będę to stwierdził. Choć gra ma potencjał. Kurde,
powiem wam szczerze, że po firmie, która wydała Dark Soulsy, myślałem, że będzie trudniej. Bo ogólnie ta gra i Dark Souls zostały wydane przez Bandai. A ja chyba tam tej skrzynki nie otwierałem. Szybko. Bo nie wiem teraz, a... Otwierałem czy... Otwierałem. Jak mówiłem, ten dungeon jeszcze znam, kolejne już nie. Bo doszłem do pojawienia się kolejnego tylko. I nie zamierzam. No ładnie! O ja pierdziele, jak dostaliśmy? Najgorsze, że nie mamy żadnej broni. I snajperki to jest... W tym przypadku... O, misję wykonaliśmy. Cholera. Dobra, ja ją tu leczę. O nie. O nie, nie. Snajperze, to jest przekleństwo. W tym dungeonie. I... weszło. Został jeszcze jeden. A może z Pyrkona będzie łatwiej? Waj! Idź do diabła, ty snajperze, jeden. Jeszcze w głowę dostaliśmy. Dobra! W końcu! Dobra, przeładujemy. Tutaj ciągle zapominam, że muszę używać LB? Czy to jest RB? RB muszę używać i... tam X-a, żeby leczyć. Jeżeli moje zdanie o leczniczej kuleli w ogóle, to ja nie polecam. Moim zdaniem... takie zastosowanie, że kula i leczy, to jest głupie strasznie. O nie. Dobra. Kolejny drop. Czekoli. L sirotko. Dobra. I lecimy na górę. Przed nami komnata bossa. Musimy wybić tych snajperów jeszcze, jak mamy się przygotować. O nie. Dobra. Cholera, zdjęli mnie. Arfa spadła. Nie
Dobra, został jeszcze jeden. Dobra. O. Odblokowane nowe osiągnięcie. Najsik, najsik. Dobra, i teraz leczymy team. Mam w biorę HP. Trzeba przeładować. A oto przed nami Jugment System. Jeżeli chodzi o walkę na tego bossa, jaką zauważyłem po wykonaniu i w ogóle, bo nie mogłem go na początku na tym drugim kącie przejść, nie można się zatrzymywać. Choć wydaje się dość prosty, to i tak możecie dostać od niego taki wpierdziel, tak, tak mocno będzie was po prostu niszczył, jak zatrzymacie się. Szybko. Musimy mieć pewność. O cholera. Nie, 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 nie. Nie! Za drzwi nas wywalił. Wy tam przeżyli. Udało się. Jego najtrudniejszy atak do obrony. Pozdrawiam Maraska, którego właśnie widzicie. Nie mogę teraz przerwać, najwyżej go ten... jakoś zasłonię, jeżeli będzie coś pisał prywatnego. O nie, 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 nie. Aż fajnie żyje. Dobra, szybko wymieniamy. Jest tutaj ktoś leży. Jak go tylko postawi, to od razu. I znowu. Alfa nam ciągle zdycha. Alfa, czemu jesteś taki słaby w tą grę? Wyjaśnij mi to w komentarzu. Nie. I poszedł! Pieruna. Bunker, Omet. Która to godzina? Dobra. O, mamy snajperkę. Midołu jakiś. Może być ciekawy. Kolejny lupus. Tylko czerwony. I bunkier komet. Takiego dropu to od dawna nie miałem. Naprawdę, chyba tutaj jest najlepszy drop na tym koncie. A tam chociaż, że zrobiłem wszystko na tym drugim, to takich rzeczy nie dostałem. Moim zdaniem strasznie dobrych. Okej,
Dobra, będę musiał tu zasłonić. Moment, napiszę do niego. Jeżeli napiszę coś wulgarnego, zacenzuruję, więc cenasie, prezesie, nie bójcie się. Miało być family content, więc będzie. I misja wykonana. Mój piekarnik hałasuje. Pip, po prostu, no, bo to jest dramat. Nawet patrzę, kurde. Podejdę do niego. Słyszycie to? Mam nadzieję, że tak. Piekarnik 10 na 10. No. Ja ci maracek powiem jedno. Ty masz raka. Kurde. Ja mogę mieć wylew, ty masz raka. Z pewnością. Dobra. Na tym miejscu zakończymy. Bo ja się boję, że zaczną się duże dialogi, a czasu zbytnio nie mam. Ogólnie zaraz będę musiał wychodzić, więc tutaj kończymy. Żegnam się z wami. Poproszę o lajki, suby, jeżeli wam się podobało. Na dole macie magiczny przycisk do suba i do lajka. Każdy lajk i sub nam pomaga być lepszymi na tym kanale, więc bardzo proszę. Oddanie, jeżeli ktoś nie daje, bo zapomina czy coś, a seria mu się podoba. No i tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku.